13 wyścignia. Arcyciekawie, no bo mamy grajków naprawdę fantastycznych. Co z tego wyniknie? Ruszamy. I kto na dojeździe? Adrian Cyfer na pierwszym miejscu, ale co robi? Breume po szerokiej jest fantastyczny. Ależ gość nieprawdopodobny. Pojechał po szerokiej, nie bał się. No już ma pierwsze miejsce. Już na prowadzeniu ten młody Duńczyk. A Seifert-Zalk na trzecim. Jeżeli się to tak zakończy, to chyba będziemy mogli oficjalnie powiedzieć, że PSG Poznań jest w pierwszej lidze bez względu na dwa ostatnie wyścigi. Tornblom tym razem na ostatniej pozycji. Próbuje się jeszcze napędzić. Cyfer jest drugi, ale to są już różnice znaczące. Tornblom próbuje, ale proszę, to Seifert-Zalk raczej będzie atakował Adriana Cyfera. 4-2 dla ekipy PSG Poznań. Mają jeszcze jedno okrążenie. Gospodarze Zapola, żeby próbować tutaj nawiązać walkę, ale to Seifert-Zalk, jak jest szybki i zbliża się do Adriana Cyfera, a Emil Breum prowadzi. Panowie działacze z Ekstraligi, a może tego Breuma spróbować gdzieś na ekstraligowych torach, bo wygrywa, bo 4-2 wygrywa Poznań i szampany mogą być otwarte, bo 37 punktów mają poznanianie, 41 mają zawodnicy z Opola, nawet dwa razy 5-1, to będzie 51-39, nawet dwa razy 5-0, gdyby było, to będzie 51-37, a więc panie, panowie, mamy rozstrzygnięty temat. W przyszłym sezonie w rozgrywkach E-Winner pierwszej ligi pojawi się zespół z Grodu Wielkopolski. Tomasz Majerski i jego ekipa to jest nowy pierwszoligowiec. Wielkie, wielkie gratulacje. Skorpiony się cieszą. Skorpiony opanowały parking w Opolu. A to jest piękna radość. To jest ten bohater. Tak, leci teraz podrzucany na rękach swoich kolegów z drużyny.